Cześć, nazywam się Magdalena Superson, jestem dietetykiem i w dzisiejszej wideoporadzie chciałam Wam zaproponować kilka kryteriów, którymi warto się kierować przy wyborze słodyczy w sklepie. Być może pomyślicie, że chciałabym Wam zwrócić uwagę, aby w tych słodyczach, które wybieracie, nie było oleju palmowego, tłuszczy trans, aby była jak najmniejsza ilość cukru. Oczywiście to są istotne parametry, ale tak naprawdę chciałabym dzisiaj do sprawy podejść troszeczkę z innej strony. Po pierwsze, zastanówcie się, jaką funkcję pełnią słodycze w Waszej diecie. Dlaczego je jecie? Czy dlatego, że ten apetyt na słodkie jest bardzo duży? Macie ogólnie upodobanie do takiego słodkiego smaku? Czy może jest to jakaś forma na przykład zajadania stresu? Każda z tych przyczyn może spowodować to, że tych słodyczy w praktyce w diecie będzie dużo. Co to znaczy dużo? No oczywiście jest to pojęcie względne, ale możecie to łatwo sprawdzić. Zacznijcie od tego, aby wprowadzić swój taki typowy dzień do fitatu. Bądźcie tutaj bardzo skrupulatni, szczerzy w stosunku do siebie. Chodzi o to, aby słodyczy było faktycznie tyle, ile zwykle znajduje się w Waszej diecie. Następnie sprawdźcie, jaki procent dostarczanych kilokalorii spożywacie właśnie w słodyczach. Jest taka piękna zasada w dietetyce, 80/20. Oznacza ona mniej więcej tyle, że jeżeli 80% naszej diety jest jakościowa, to te 20%, nawet jeżeli będą stanowiły produkty takie mniej odżywcze, to nie powinno mieć to wpływu na całokształt naszej diety. Czyli w praktyce, jeżeli Wasze zapotrzebowanie wynosi na przykład 2000 kilokalorii i zobaczycie, że spożycie kilokalorii ze słodyczy jest ponad 400, no to wówczas warto wprowadzić pewne modyfikacje w diecie. Problem stanowi to, że nawet jeżeli w jakimś dniu utrzymujecie swój założony deficyt energetyczny, albo jeżeli dieta ma być energetyczna, to faktycznie nie przekraczacie tych założonych wartości, ale jednak słodycze stanowią dużo większy procent dostarczanych kalorii, to w perspektywie mogą pojawić się niedobory pokarmowe, a na dietach redukcyjnych problem z sytością. Dlatego zawsze w pierwszej kolejności, zanim zaczniecie analizować skład słodyczy albo zamieniać tradycyjne batony na batony proteinowe, to najpierw sprawdźcie właśnie ten procent ilości kilokalorii, jakie stanowią tego typu produkty w Waszej diecie. Kolejny problem ze słodyczami jest taki, że są one mieszanką smaku słodkiego i tłustego. To połączenie jest dla nas zwykle wysoko smakowite i powoduje to, że bardzo ciężko się zatrzymać w ilości porcji, ponieważ ono wyjątkowo podrażnia nasze kubki smakowe i bardzo ciężko jest zatrzymać się na jednym kawałku ptasiego mleczka, kiedy tutaj uśmiecha się do nas całe pięterko. Jak sobie z tym poradzić? No właśnie już na etapie wyboru słodyczy w sklepie. Ponieważ wiemy, że mamy trochę tendencję często do takiego zerowania opakowania, poza tym wiadomo, że czekolada to znaczy zwykle tabliczka, to może warto zamiast kupować czekoladę i walczyć ze sobą, aby zjeść tylko jeden pasek, kupić jakiś baton czy inną porcję słodyczy, która jest bardzo mała, a co za tym idzie, zjecie w danej porcji mniejszą ilość kilokalorii. Dlatego przenieśmy się w sklepie z półki z czekoladami, czekoladkami na tą półkę z batonami, no bo to już mamy właśnie tą mniejszą objętość. I teraz tak, spróbujcie zrobić takie kryterium wyboru. Na pewno każdy z Was ma jakieś 2-3 na przykład ulubione batoniki. Zwróćcie uwagę na ich skład. Zawsze z tyłu znajdziecie tabelę wartości energetycznej i sprawdźcie w pierwszej kolejności właśnie ilość kilokalorii w tym danym batoniku. Ten baton musi Wam smakować. Tu też nie chodzi o to, żeby na siłę wybierać jakiś baton musli, jeżeli wiecie, że to nie do końca jest ten smak. Bazą muszą być już te batony, które Wam smakują, więc to jest właśnie to pierwsze kryterium wyboru. A później z tych na przykład 2-3 typów wybierzcie ten, który jest niżej kaloryczny. Bo może się okazać, że dla kogoś ma podobne walory smakowe Snickers i Milky Way, a już ten drugi dostarczy znacznie mniej kilokalorii. No dobra, ale może są tu wśród Was osoby, które pomyślą sobie, ach, co to taki mały batonik, przecież to mnie w ogóle nie urządza, ja mam taki apetyt na słodkie, że w zasadzie mógłbym czy mogłabym jeść cały czas tylko słodkie produkty. Jak sobie z tym poradzić?
Jest kilka mechanizmów, które się na to składają, natomiast ja chciałam się skupić na takich dwóch najważniejszych aspektach. Jeżeli masz taki problem, to przede wszystkim zwróć uwagę na to, ile dostarczasz w sumie kilokalorii. Ponieważ być może Twoja dieta jest bardzo niskoenergetyczna, czujesz ogólnie głód, ten głód może też potęgować apetyt na słodkie, więc jeżeli masz taki wzmożony apetyt, to zwróć uwagę, aby spłycić swój deficyt energetyczny, albo może nawet na kilka dni wyjść na takie kontrolowane zero energetyczne, tylko podkreślam kontrolowane, czyli to nie porzucaj całkowicie tej diety, nie porzucaj liczenia kilokalorii, tylko w kontrolowany sposób wyjdź na zero, zadbaj o taką wartość odżywczą swojej diety, o objętość tych posiłków i później po około kilku dniach możesz z powrotem wrócić do deficytu energetycznego. Druga metoda jest taka, że możesz pracować trochę nad swoim tak zwanym progiem odczuwania słodkiego smaku. To jest bardzo indywidualne. Nasze kubki smakowe bardzo się adaptują i też trochę reagują na to, jakie my produkty dostarczamy. Możecie to też zauważyć przy okazji smaku słonego. Jeżeli na przykład jedziemy gdzieś na wakacje, solimy dość mało, nagle się okazuje, że to jedzenie gdzieś na wakacjach jest dużo bardziej słone, no to przez pierwsze dwa dni nam to przeszkadza, a później w praktyce się okazuje, że no te posiłki już nam zaczynają smakować i później po powrocie w domu musimy dostalać trochę więcej. Podobnie jest ze smakiem słodkim, więc my możemy sobie trochę ten próg przesuwać. Czyli jeżeli widzicie, że ten apetyt na słodki faktycznie jest bardzo duży, starajcie się dość stopniowo, ale jednak ograniczać te słodkie smaki, aby starać się ten próg słodkości właśnie troszeczkę przesuwać. A co do samego składu słodyczy, to uważajcie trochę na te wszystkie produkty typu light, bo niestety czasami są produkty bez cukru, ale niestety okaże się, jak zobaczycie ich wartość energetyczną i odżywczą, że tak naprawdę kilokalorii dostarczają tyle samo, jest na przykład trochę więcej dodanego tłuszczu, aby trochę zrównoważyć te walory smakowe. Poza tym, jeżeli zjecie na przykład jakieś takie fit ciastko albo jakiegoś innego batona, to ma to tylko wtedy sens, kiedy on Wam faktycznie smakuje i finalnie nie zjecie tego produktu, który chodzi Wam po głowie. Podsumowując, my się czasami bardzo skupiamy na takich pojedynczych elementach diety, czyli właśnie na przykład to, jaki jest skład tego batona, który chcemy zjeść, a trochę zapominamy o tym, jak wygląda nasza dieta całościowa. Dlatego ja Was do tego zachęcam, aby zwrócić uwagę właśnie na całokształt diety, a nie koniecznie na jej pojedyncze produkty. Oczywiście ta dieta składa się z naszych takich pojedynczych wyborów i każdy wybór zmieniony na lepszy produkt może wpłynąć nam na ten całokształt diety, ale słodycze jednak jemy po to, aby sprawiały nam przyjemność i ten ich skład nie zawsze powinien być pierwszym kryterium wyboru. Nie znaczy, że się nie liczy, ale jeżeli cała dieta będzie jakościowa, to nawet jeżeli faktycznie zjecie swojego ulubionego batona zamiast zamiennika proteinowego albo zamiennika jakiegoś bezcukrowego, to może się okazać, że będziecie usatysfakcjonowani smakowo, a Wasza dieta wcale na tym nie ucierpi. Zachęcam Was do obserwowania kanału po więcej dietetycznych porad.